Przejście przez Aleję Trzech Wieszczów po pasach, ale bez sygnalizacji świetlnej jest dla pieszego nie lada wyzwaniem. Teraz na wysokości skrzyżowania z Kochanowskiego z jednej strony i Parkiem Krakowskim z drugiej będzie to o wiele łatwiejsze. Miejski inżynier ruchu razem z Zarządem Dróg Miasta Krakowa wprowadził tam rozwiązanie, jakie już wcześniej pojawiło się na ulicach Krakowa. Takie oznaczenie dojazdu do przejścia dla kierowców działa już na Armii Krajowej. Tam przyczyniło się do radykalnego zmniejszenia liczby potrąceń pieszych. Podobnie ma być także w tym miejscu. Tym bardziej, że przez to przejście sporo ludzi przechodzi do Parku Krakowskiego. Kilkadziesiąt metrów przed zebrą, na tym fragmencie Alei Trzech Wieszczów, na nowo zostały namalowane pasy ruchu. Pomiędzy nimi pojawiły się specjalne elastyczne słupki. Takie rozwiązanie dyscyplinuje kierowców i wpływa na ich zwiększoną czujność za kierownicą przy dojeździe do przejścia. Pieszy, przechodząc przez Aleję Trzech Wieszczów, może czuć się bezpieczniej.